Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi w dniu dzisiejszym w drugim wideo, które będzie odnośnie Ethereum prosiliście by rzucić okiem na Ethereum prosiliście bym wyraził swoje zdanie na temat Ethereum także tak jak obiecałem, tak robię godzinkę, dwie godzinki temu pojawił się filmik update odnośnie Bitcoina w tym wideo omówimy sobie Ethereum także jeżeli jest to coś co Was interesuje, zapraszam do oglądania jak zawsze pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. I może na samym wstępie zacznijmy sobie tutaj od tego czterogodzinnego interwału na Ethereum. Prawdę mówiąc, prawdę mówiąc chciałem się skupić na perspektywie makro, ale już, jak już mamy odpalony tutaj ten czterogodzinny interwał, to chciałem wam pokazać, czego się spodziewam tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej, tak. Mm, oczywiście warto zauważyć, że Ethereum trzyma się bardzo dobrze. Ok, bardzo dobrze. Kiedy zrobiliśmy tutaj ten dołek e, latem, kiedy Bitcoin wybił tutaj poziom podajże te 17,600, mm, spodziewaliśmy się tego, że w pewnym momencie zobaczymy minimum retest tego poziomu, tak. Ja tutaj również stałem za tym, że prędzej czy później zobaczymy ten rite z tego poziomu 950-880 dolarów. Jak na razie tego nie ma. Wydaje się, że cała tutaj, całe Ethereum zakupione pod merch wciąż albo jest na giełdach, albo jest na prywatnych portfelach. Nie ma jakiejś większej tutaj wyprzedaży. Jedyna wyprzedaż, która miała miejsce, była o tutaj, kiedy cena spadła z 1684 dolarów, niejako do 1000 dolarów, okay. I z tego co pamiętam, było to po kłosie, oczywiście zjazdu na bitcoinie, kiedy tutaj mieliśmy sprawę z FTX-em. Był też moment, w którym to haker zrzucał dużą ilość Ethereum. Z tego co pamiętam, ukradł jakąś kwotę pieniędzy, zakupił Ethereum, później zdampował to Ethereum i kupił bitcoina. Więc nawet takie, takie eventy nie doprowadziły tutaj do tego. Że Ethereum testowało tutaj ten dołek z lata, tak? Omawiałem tą sytuację między altami a bitcoinem, też w filmiku odnośnie dominacji bitcoina i tutaj może powtórzę. Alty mają się dobrze, część altów, wyznaczone alty mają się dobrze względem bitcoina, gdyż jak wiecie, bitcoin na tym poziomie miał dołek na 17600 potem zrobił dołek na 15,600, potem na 15,400. Jak widzicie, Ethereum nawet się nie zbliżyło do tego poziomu, tak? Powiem więcej, mamy na razie uklepany dołek na poziomie 1080 dolarów. Z perspektywy krótkoterminowej spodziewalibyśmy się mniej więcej ruchu 1 do 1, tak? Tutaj na, na, tym, na tej części wykresu, na którą patrzycie. Więc ja tutaj upatruje Ethereum poniżej 1000 dolarów, prędzej czy później. Myślę, że ciężko jest w tym momencie nawoływać tutaj do naszego makro ruchu. Pamiętacie, robiliśmy sobie makropomiar i tutaj oczywiście było to przed mergem też, więc nie wiedzieliśmy, czy ten merge zakończy się sukcesem, czy też porażką. W każdym razie no, spodziewaliśmy się tej makro korekty w okolice 500-600 dolarów. Tak? Wydaje mi się, że wciąż chyba są osoby, które czekają na ten ruch, Ethereum do okolic 500-600 dolarów moim zdaniem bazując na tym co widzę dzisiaj 16 grudnia ciężko jest sobie wyobrazić aż taki korektywny ruch tak? oczywiście tutaj jeszcze wracając na chwilę do regulacji o których mówiłem, że wspomnę z tego co wydaje mi się w marcu jest unlock wszystkich zastejkowanych Ethereum, wydaje mi się, że jeżeli się nie mylę jeżeli się mylę to poprawcie mnie proszę w komentarzu jest ten unlock w marcu, no i oczywiście to zdefiniuje to, ile z tego Ethereum zostanie zrzucone na rynek, a ile po prostu tego Ethereum będzie trzymane pod długi termin. Kwestia jest taka, że jak wiecie, spodziewamy się dość twardych regulacji w US, i sytuacja wygląda tak, że na dobrą sprawę wygląda na to, że tylko Bitcoin na obecną chwilę będzie zaklasyfikowany jako commodity, czyli jako towar. Mm. I może też jakaś tam mała liczba altów, i moim zdaniem Ethereum walczy o to, żeby być jednym z tych altów, tak? Czyli pozbycie się tego stakingu oczywiście przybliża ich do tego, żeby być zakwalifikowanym jako towar, a może inaczej oddala ich od tego, żeby być zakwalifikowane jako security, czyli jako papier wartościowy, dlatego że brudne Gary, pierwsze co to by wyciągnął, to właśnie. Te wszystkie ulokowane Ethereum na stakingu, tak, albo była jedna to z pierwszych rzeczy. Wydaje mi się, że Ethereum mm, nie będzie jakoś super mocno dotknięte tym, czy będzie zakwalifikowany jako security, czy też commodity. Oczywiście w perspektywie prowzrostowej zrobi to dużą różnicę, tak. Yy, oczekiwania są takie, że cały rynek kryptowalut w kolejnej hosie powinien osiągnąć kapitalizację trzy razy większą niż miał. W obecnej hoście 21 roku, tak? Czyli w 2021 roku mieliśmy total market cap na poziomie 3 trillion dollars, czyli 3 tryliony dolarów, tak? Więc spodziewamy się tego, że będzie to poziom między 9 a 11 trylionów. Co oczywiście zrobi wielką różnicę w kwestii Ethereum, które będzie zakwalifikowane jako commodity albo jako security. Ok. I tutaj, jakby wydaje mi się, jest ten cały smaczek, je, cały smaczek i jedyny smaczek ryzyka, jeżeli chodzi o Ethereum, e, dlatego że uważam, że jeżeli będzie zakwalifikowany jako papier wartościowy, wciąż opcja zrobienia 5-6 tysięcy dolarów, 7 tysięcy dolarów wydaje się być jak najbardziej realna. Ale oczywiście w takim przypadku spodziewam się też, że dominacja bitcoina może wrócić do 45-50%, tak? Co znaczy, że bitcoin odbije o wiele, o wiele bardziej niż ethereum. I myślę, że w takiej sytuacji, kiedy ethereum nie będzie zakwalifikowane jako commodity, nie ma opcji, żeby ethereum przeskoczyło market capem bitcoina, tak? O czym też się wielokrotnie mówi, mówiło. Jeżeli zaś ethereum będzie zakwalifikowane jako towar, podobnie jak bitcoin, Wtedy myślę, że jest to totalny game changer dla samego Ethereum i myślę, że wtedy spokojnie możemy zobaczyć Ethereum powyżej 10 tysięcy za sztukę, tak? Wiem, że są dywagacje, czy będzie to 10, 12 czy 17 tysięcy. Ciężko to powiedzieć, bo oczywiście jesteśmy w BES-ie. Ciężko jest wybiegać aż tak daleko w przyszłość, nie znając regulacji. Jednak myślę, że to jakby zdefiniuje ten potencjał prowzrostowy dla Ethereum, tak? Także tutaj nie obawiałbym się, że Ethereum zniknie, nie przetrwa, czy coś takiego. Po prostu kwestia regulacji będzie ograniczała, jeżeli będą to złe regulacje dla Ethereum, będzie ograniczała ten potencjał prowzrostowy dla samego Ethereum, tak? Wracając tutaj do tej perspektywy krótkoterminowej, jeżeli zobaczylibyśmy ruch 1 do 1, jaki miał miejsce w tym korektywnym ruchu, patrząc na to, co się dzieje też na dziennym interwale, do czego przejdziemy zaraz, spodziewalibyśmy się, że Ethereum może dojść tutaj do poziomu między 1000 a 957 dolarów, tak? czyli tutaj do tej, do tej strefy. Wydaje mi się, że jest to bardzo realistyczny poziom, jednak tak jak powiedziałem, jak na razie Ethereum trzyma się bardzo, bardzo solidnie. Jednak Ethereum ma jeden, jeden problem, Dokładnie taki sam jak Bitcoin. Wydaje mi się, że z tej perspektywy średnio długoterminowej możemy spodziewać się tutaj jakiejś korekty, tak? Wiadomo, że tutaj ten dzienny stok RSI zaczął już nam korygować i leci, nam w leci w dół. Ethereum prawdopodobnie przy dokończeniu tego ruchu dobije do poziomu 1188 jednak pytanie jest co dalej, tak? Ja myślę, że jest szansa, żeby minimum przetestować tutaj ten poziom 7,86 na poziomie 1080 dolarów, tak? Oczywiście, jeżeli dojdzie do tego późniejsza wyprzedaż e Ethereum, które będzie odblokowane po stakingu, czy też ludzie zaczną sprzedawać Ethereum, które bardzo silnie akumulowali pod mercz, oczywiście ta cena może obsunąć się jeszcze niżej, tak. Jednak tutaj z tej perspektywy średnio długoterminowej spodziewam się do kończenia tej korekty tutaj. Jest to niejako lustrzane odbicie tego yy, o czym rozmawialiśmy odnośnie Bitcoina we wcześniejszym odcinku. Także to jest coś na co ja patrzę. Jak rzucicie sobie tutaj na Ethereum okiem z perspektywy 8-godzinnego interwału, widzicie, że mamy w tą wyraźną formację fallen wedge, która jest tutaj taki, taką formacją akumulacyjną, tak? Mamy tutaj dwa fakeouty. Znaczy jeden fakeout na pewno, a drugi zaraz się mu okaże, gdyż powoli dochodzimy do poziomu, w którym będziemy testować tą linię trendu, która była naszym wyraźnym punktem oporu. O tutaj. No i też tutaj. Tutaj udało nam się przebić tą linię trendu, wybiliśmy te poziomy na 1700 dolarów. I po raz kolejny wróciliśmy do tej formacji akumulacyjnej, tak? I nawet bazując na tym wykresie, widzimy mniej więcej, gdzie są jakieś tutaj punkty, punkty zakupowe. Widzimy, jak cena adoptuje się tutaj do, do tej linii trendu, przede wszystkim, i widzimy, gdzie potencjalnie może to nas zanieść, tak? Mamy dwa liquidity pools jeden tutaj na poziomie 1080, co niejako zlewa się nam tutaj z tym. Z tym jednodniowym, jednodniowym tutaj 786, więc to jest pierwszy poziom, zaś drugi poziom jest tutaj idealnie w tym polu, w tym boksie, który ja tutaj jakiś czas temu już na, narysowałem między 1000 dolarów a 980 dolarów, tak? Także jeżeli. Cena Ethereum będzie się adoptować tutaj do tej formacji. Spodziewamy się, że w pewnym momencie może tutaj dojść do wybicia. Oczywiście nie można zignorować faktu, że to wybicie może już mieć miejsce, tak? I zejdziemy niżej w jakimś korektywnym ruchu w okolice 1100 i już stąd się odbijemy, tak? Jednak no, ciężko jest zignorować fakt, że wciąż mamy sporo Ethereum, które zostało zakupione pod, pod merch. I wydaje się, że prędzej czy później te, te, te krótkoterminowe, diamentowe ręce mogą puścić, dojdzie tutaj do jakiejś wyprzedaży. Tak? Oczywiście też nie wiemy, jak, co zostanie zrobione tutaj z Ethereum, które będzie mm, odblokowane z tego stakingu. Ja osobiście myślę, że tutaj spuszczenie ceny Ethereum w okolice tego lokalnego dołka. Który, tak jak powiedziałem wcześniej, został uklepany latem, na obecną chwilę nie jest zbyt prawdopodobne, tak? Oczywiście, jeżeli doszłoby do jakiegoś dużego zjazdu na Bitcoinie, który miałby, dajmy na to testować, 12 tysięcy, to myślę, że strefa, na którą patrzymy w przypadku Ethereum, jest właśnie strefa pomiędzy naszym obecnym dołkiem Bessy. Czyli 880 dolarów, a tą strefą wykupu, którą tutaj widzicie, zaznaczoną na zielono, tak. Czyli tutaj mamy mocny mur chiński na poziomie 740 do 715 dolarów. Także w przypadku większego zjazdu na Bitcoinie, w przypadku jakiejś mega dużej wyprzedaży na Ethereum, myślę, że jest możliwe, by Ethereum zeszło poniżej 880 dolarów. Możliwe. Jest, jednak w kwestii prawdopodobieństw na obecną chwilę dawałbym tutaj szansę w okolicach 20%, tak prawdę mówiąc. Ethereum wydaje się być na tyle silne, że wydaje mi się, że zjazd Bitcoina, który będzie testował lokalny dołek, wcale nie musi spuścić Ethereum niżej niż 1000 dolarów za sztukę, tak? Omawialiśmy sytuację Ethereum wielokrotnie, sami zauważyliście też w komentarzach, jak Ethereum Powiedziałbym negatywnie, słabo negatywnie reaguje na, na ruchy Bitcoina, zaś pozytywnie na jego odbicia, tak? Czyli co mam na myśli? Kiedy Bitcoin idzie w dół, kiedy Bitcoin robi nowe dołki, tej bez Ethereum wciąż trzyma się stabilnie, tak? I testuje poziomy lekko poniżej 1100 dolarów. Zaś kiedy Bitcoin ma odbicie, wydaje się, że te odbicia na Ethereum są bardziej energiczne i podparte większym Volume, co też jest ciekawe i warte do podkreślenia, że Ethereum charakteryzuje się większym volume i większą taką siłą niż sam Bitcoin. Także tutaj z tej perspektywy patrząc myślę, że, że jakby testowanie poziomów poniżej 1000 i 1000 jest jak najbardziej realne. Jeżeli chodzi o retest lokalnego dołka, no nie jestem do końca przekonany czy Ethereum zejdzie aż tak nisko, bez jakiejś tutaj ekstra, ekstra pomocy Bitcoina bądź też jakiejś mega wyprzedaży jest to 30% korekta. Także wydaje się być to na, dobrą, na, na obecną chwilę niezbyt prawdopodobne, a zejście jeszcze niżej to wydaje mi się, że po, musielibyśmy zobaczyć jakąś mega korektę na rynku. Także to tyle, jeżeli chodzi o Ethereum, o takie moje przemyślenia. Ja staram się akumulować Ethereum. Już teraz kupiłem sobie dwa etery po 1280, podajże, czy 60. Myślę, że w perspektywie długoterminowej nie ma to wielkiej różnicy. Jak zbliżymy się w okolice 1000, również planuję zakupy i poniżej również. Bra, mam nadzieję, że to odpowiedziało na pytania odnośnie Ethereum. Jak zawsze mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Hej!